Hej, nazywam się Piotr Duba i dzisiaj opowiem troszkę o automatyce domowej w oparciu o Home Assistant. Kilka słów o mnie. Działałem na Politechnice Gdańskiej, skończyłem mechatronikę i później zajmowałem się trochę działalnością naukową przez kilka lat. Obecnie poszedłem w ścieżkę komercyjną. Głównie tutaj teraz działam w branży automotive. Biz hobby to fotografia i układanie klocków Lego. Tak więc o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Krótkie wprowadzenie najpierw. Porównam takie typowe systemy automatyki budynków. Wtedy krótkie wprowadzenie o samym Home Assistancie, czyli temacie dzisiejszej prezentacji. Przejrzymy sobie tak ogólnie ten system. Pokażę kilka przykładów użycia na realnym zastosowaniu. No i jeszcze krótkie podsumowanie i pytania na koniec. A więc tak, ogólnie na rynku możemy podzielić systemy automatyki budynków na systemy zamknięte, gotowe i systemy open source'owe. Z takich głównych zamkniętych, tu jakieś cztery wymieniłem, Sonofa, Xiaomi, Acarę, która jest w sumie, to jest podspółka czy spółka Xiaomi. I tu ja. Tak więc mamy systemy zamknięte i systemy open source'owe, na których tutaj głównie się skupię. Przede wszystkim na Home Assistancie. No i też trzeba wspomnieć przy samych systemach automatyki na technologiach, które są używane do komunikacji w protokołach. Głównie teraz przeważają bezprzewodowe, raczej Zigbee, Z-Wave, czasem Wi-Fi. I jeszcze Modbus, w sumie możemy tutaj Modbusa RT wyróżnić po RS-ie lub też Modbusa po samym Ethernecie. I krótkie porównanie systemów zamkniętych, systemów open source'owych i jeszcze własnego rozwiązania. Pierwszą kwestią jest implementacja. No system zamknięty jest raczej łatwy do implementacji, każdy sobie tam z nim poradzi, ale za to z tą łatwością idą inne ograniczenia, które za chwilę omówię. System open source'owy wymaga już od nas troszkę poszukania dodatkowych informacji, dodatkowych rzeczy. No i system własny jest raczej trudny w implementacji, bo wymaga od nas utworzenia całej architektury, opracowania wszystkiego, łącznie z jakimiś płytkami. W sumie to system własny moglibyśmy też doprecyzować, czy to jest na poziomie samej warstwy software'owej, czy też warstwy hardware'owej. Istotną rzeczą jest to, czy możemy do takiego systemu dopiąć systemy jakieś wykonawcze i czujniki innych producentów. W przypadku systemów zamkniętych zazwyczaj jest to ograniczone tylko do danego producenta. Zazwyczaj wygląda to tak, że mamy bramkę dedykowaną od producenta oraz elementy gotowe. Nie możemy nic innego dopiąć. W przypadku open source'owych i własnych rozwiązań oczywiście możemy takie rzeczy dopinać dowolnie, wybierać sobie czujniki, jakieś elementy wykonawcze. We własnym systemie mamy to utrudnienie, że wymagane jest od nas implementacja, gdzie w systemie open source'owym możemy już znaleźć gotowe rozwiązania implementacyjne. Możliwość rozbudowy ze względu na ograniczenia do hardware'u w systemach zamkniętych jest to pokrojone do tylko tego producenta. W systemach open source'owych i własnych mamy dowolność w sumie. Wsparcie techniczne od producenta w sumie w systemie zamkniętym może być dobre, może być niedobre. W open source'owym jesteśmy zdani na siebie, ale też na społeczność. Natomiast we własnych rozwiązaniach, to w sumie mamy brak wsparcia, chyba że w jakichś tam podstawowych elementach. Koszt. Raczej systemy zamknięte są droższe, bo narzuca tak naprawdę cenę nam producent. Nie możemy wybrać poszczególnych podzespołów. W systemach open source'owych raczej jest to koszt średni, możemy sobie dobierać poszczególne elementy. W systemach własnych, jeżeli chcemy, może być ten koszt niski. Ale pytanie, jak znaleźć w tym kompromis wszystkim? To tak naprawdę zależy od tego, co oczekujemy. Jeżeli chcemy się trochę pobawić, chcemy nabrać jakiejś wiedzy, to możemy pobawić się, stworzyć swój własny system.
Natomiast jeżeli zależy nam na oszczędności czasu, to myślę, że takim dobrym kompromisem jest system open source'owy, ponieważ nie musimy siedzieć, spędzać tygodni na opracowaniu całego hardware'u, jakichś elementów wykonawczych, które mogą być trudne do realizacji, chociażby ze względu na komplikacje mechaniki, a jednocześnie nie jesteśmy ograniczeni, możemy pobawić się software'em. Home Assistant jest to open source'owy system służący do zarządzania domem. Powstał w 2013 roku. Oparty jest na Pythonie. Co jest jego plusem, to to, że wspiera praktycznie wszystkie architektury. Tak więc możemy go zainstalować zarówno na Raspberry, ale także i na jakimś PC-cie bądź na innych płytkach na architekturze intelowskiej chociażby. Mamy ponad 2500 gotowych integracji, czyli mamy już, wystarczy dosłownie zainstalować tylko gotową paczkę i mamy wsparcie do komunikacji z różnymi elementami wykonawczymi i sensorami. No i mamy dostępne gotowe aplikacje na Androida i iOS-a. Sposoby instalacji Home Assistanta. W sumie z tych czterech możemy wyróżnić takie dwa główne, czyli albo idziemy wszystko na gotowo, albo chcemy to bardziej dostosowywać pod siebie. W przypadku instalacji gotowego OS-a sprowadza się to tylko do wgrania obrazu i zainstalowania karty. Minus jest taki, że nie możemy doinstalowywać tutaj swoich jakichś innych usług, programów. Plus taki, że wszystko jest aktualizowane, jakby nic nas nie obchodzi. Możemy też postawić sobie kontener, jakiegoś Dockera czy coś, tylko minusem tego będzie to, że nie mamy supervisora, który to umożliwia nam doinstalowanie customizowanych paczek ze społeczności. I tak samo w przypadku samego Core'a, to się różni tym, że Core jest instalowany po prostu na wirtualnym środowisku Pythona. Więc taką opcją, jeżeli chcemy móc sobie doinstalowywać różne rzeczy w systemie, jednocześnie nie tracić dostępu do tych paczek, jest opcja Supervised. I wtedy też jest to dekoryzowane, tylko po prostu ręcznie to instalujemy. Gdzie szukać wsparcia? Jest dość dobra dokumentacja na stronie domowej Home Assistanta. Mamy też forum angielskojęzyczne i polskojęzyczne. Jest tam dużo tematów poruszonych, łącznie z tym właśnie jak zainstalować tę wersję Supervised Home Assistanta. Tak więc tam możemy szukać pomocy. Lecimy z przykładem. Tutaj oprę się o to, co mam zrobione w swoim mieszkaniu. Założenia, jakie tutaj sobie przyjąłem, to było, że musi być to przede wszystkim elastyczny system, działać offline, co też nie jest oczywiste przy systemach zamkniętych. Tutaj wcześniej nie wspominałem, ale często te systemy zamknięte opierają się o jakieś tam serwery zewnętrzne. I w przypadku rozłączenia z internetem może się stać tak, że tracimy część funkcjonalności. Niezawodność, stosunkowo szybkie uruchomienie, czyli konfiguracja i postawienie tego wszystkiego i spięcie, bo chcąc, nie chcąc, czasu za dużo nie mam, więc po prostu nie chciałem, tutaj wyszedłem z założenia, że nie chcę jakoś tutaj drążyć kilka lat, żeby tam obsłużyć jakieś światło czy coś takiego. No i połączenie z zewnątrz tutaj zrobiłem tak, że po prostu przez VPN-a się łączę. Home Assistant ma też możliwość postawienia zestawienia połączenia po SSL-u. Natomiast tu ze względów bezpieczeństwa chciałem jednak zrobić VPN-em i dopiero lokalnie łączyć się z serwerem Home Assistanta. Hardware. Ogólnie wszystko stoi na Raspberry. To jest wersja z 8 giga. Wcześniej miałem nawet uruchomione na 2-gigowej płytce, bo taką akurat miałem. Ale tak uważam, że minimum to jest 4 GB, żeby to jakoś tam chodziło sprawnie.
Dodatkowo jest adapter i zwykły standardowy dysk SSD podłączony po USB. Potrzebujemy też takiego dongla Zigbee. Tutaj komunikacja w większości urządzeń opiera się o Zigbee. Część po Ethernecie leci, ale to później. Tak więc Zigbee, tutaj akurat mam Sonoffa. Tylko ważne jest, żeby kupić wersję E, a nie P, ponieważ ta P jest troszkę wcześniejszą, starszą wersją. I w wersji E jest już poprawione, są pewne rzeczy, jest też inny chip i mamy lepszy zasięg tych urządzeń. I moduł RTC, tu jest kwestia, że tylko trzeba wylutować z niego taką diodę, żeby bateria nie ładowała się, jeżeli jest podłączona do Raspberry pin ten zasilający. I dodatkowe rzeczy, które są w skrzynce, to jest mostek Philipsa Hue, ponieważ go już wcześniej miałem, tak więc tylko dointegrowałem, o tutaj leży sobie, dointegrowałem po prostu to. Raspberry Pi Zero, to jest w zewnętrznej szafce, do której sprowadzają się od każdego włącznika skrętka przychodzi i tutaj na swoich płytkach, które zrobiłem, jest zamieniany sygnał tam 24-woltowy na 3,3 V do Raspberry. No i oprócz tego zasilacze i jeszcze tam nakładki do komunikacji po Ethernecie. To już jest cała Raspberryka złożona z tym hatem. Aha, dobra, trochę słabo widać. Ogólnie tu jest skala szarości, ale niestety ten rzutnik nie oddaje tego i no jest jak jest. To jest główny ekran w trybie jasnym. Tu są takie o rameczki, są różne widżety. Możemy to sobie dowolnie konfigurować. Z lewej strony mamy karty, które możemy dodawać, własne dashboardy oraz jakieś tam rzeczy, które są standardowe, typu tam historia zdarzeń, tutaj dodatkowe wtyczki, plik, tutaj edycja plików, komunikacja po Zigbee, no i ustawienia. Możemy w Home Assistancie konfigurować sobie widżety na dwa sposoby. Pierwszym jest tryb graficzny, gdzie po prostu wyklikujemy to. Tutaj jest taki plusik, którego nie wiem, czy widać. Pewnie nie. Bądź też możemy konfigurować to w YAML-u. I właśnie, jeszcze tworzenie automatyzacji. Tak samo możemy napisać konfigurację w YAML-u. Jak to miało miejsce z tymi widżetami. Ale oprócz tego możemy wykorzystać gotowe szablony, możemy też je tworzyć samodzielnie, blueprinty. Oprócz tego są dodatki, jak na przykład PyScript, który umożliwia nam dodawanie swoich skryptów Pythonowych. Jeżeli ktoś preferuje graficzny interfejs, to są też wtyczki pokroju Node-RED, które umożliwiają nam w systemie blokowym tworzyć automatyzację, natomiast ja osobiście, no nie leży mi to. Wolę jednak tekstowo to edytować. I to jest przykładowa konfiguracja tych widżetów, które były tutaj. Tak więc mamy po prostu jakieś zdefiniowane view, poszczególne karty i poszczególne elementy. Tu akurat jest wskazania z czujnika temperatury, stan głowic i tak dalej, i tak dalej. A na tym slajdzie mamy przykładową automatyzację. Tutaj jest akurat automatyzacja lampek na balkonie. Mamy wyzwalanie przez pattern czasu. Co minutę uruchamia się ta automatyzacja i sprawdza, czy mamy spełnione warunki, czyli czy jest po zachodzie słońca pół godziny, bądź też przed. Jeżeli w tym przedziale się mieści aktualny czas, to załączamy lampki, jeżeli nie, wyłączamy.
Teraz tak. Wcześniej wspomniałem, że urządzenia komunikują się po Zigbee. Tak więc samo urządzenie, które mamy, element wykonawczy, łączy się do tego dongla, do naszej bramki Zigbee, ale musimy to jeszcze spiąć z samym Home Assistantem. Do tego mam dodatek zainstalowany Zigbee to MQTT, który to umożliwia komunikację pomiędzy samą bramką, tym donglem USB na Zigbee i przekazanie tych danych do serwera MQTT, z którego to Home Assistant już sobie pobiera je i też wysyła odpowiedź. MQTT umożliwia nam właśnie przekazywanie tych danych i trzymanie ich. Tu mamy poniżej przykładowe payloady wysyłane do właśnie MQTT. Działa to na zasadzie publikacji subskrypcji, czyli czujnik publikuje po prostu dane, a jakiś element wykonawczy publikuje dane i pobiera jednocześnie to, co Home Assistant mu wrzuci. Tak wygląda... Tak. Pytanie, czy te dane są szyfrowane, czy ja na przykład mogę podsłuchać, co jest u pana w domu? Nie. Znaczy i tak, i nie. Nie można podsłuchać. Natomiast połączenie może być szyfrowane bądź nieszyfrowane. Tylko, jednej rzeczy nie wspomniałem, być może dlatego tutaj to kwestia. To wszystko stoi na tej rozberce. Żadne dane nie są wysyłane poza lokalną sieć. A tu dokładnie poza maszynę. Tak więc to dzieje się na jednej maszynie. Natomiast oczywiście można sobie postawić serwer MQTT gdzieś na zewnątrz. Ale w tym przypadku tak nie jest i w normalnej konfiguracji Home Assistanta tak nie jest. Jest to tylko używane po prostu, żeby wszystkie dodatki, bo każdy z dodatków stoi na oddzielnym kontenerze, żeby po prostu mogły wymieniać między sobą łatwo dane. Tutaj jest mapa właśnie urządzeń. Ten dodatek do Zigbee umożliwia nam mapowanie urządzeń, które mamy podłączone, pokazanie statusu połączenia i jakości połączenia. I sieć Zigbee wygląda tak, że mamy zawsze jeden główny koordynator. Tym koordynatorem jest bramka, czyli ten na USB, ten moduł, który wcześniej pokazywałem. W jednej sieci Zigbee może być tylko jeden koordynator, czyli nie możemy sobie postawić kilku bramek, jeżeli chcemy rozszerzyć zasięg naszej sieci. Tylko w celu rozszerzenia tego zasięgu musimy użyć routerów. Routery są to urządzenia Zigbee, które są podłączone zawsze na stałe do zasilania. Wszystkie bateryjne urządzenia nie mogą być routerami i są tylko urządzeniami końcowymi, to są te zielone. Routera, jak widzimy, tu są trzy routery, to są gniazdka. Gniazdko jest na stałe podłączone do zasilania, jest to gniazdko tam zdalnie sterowane po Zigbee i jednocześnie pełni funkcję routera, czyli jeżeli gdzieś już nie ma zasięgu nasz koordynator, to tu, jak tutaj jest, głowica przekazuje dane do gniazdka i dopiero gniazdko do koordynatora. Jeżeli nie mamy jakichś urządzeń, które mamy podłączone na stałe do sieci, możemy też wykorzystać tego dongla USB jako koordynator, jako router. Jedynie musimy po prostu sfleszować sobie innym firmwarem i wtedy mamy możliwość korzystania z niego jako routera. Teraz kilka jeszcze przykładowych automatyzacji. Ogrzewanie. Zrealizowałem to wybierając tutaj głowicę z TUI, a czujnik temperatury i otwarcie okna za kary. I jak widzimy, możemy sobie połączyć dwóch różnych producentów i nie musimy, nie jesteśmy właśnie ograniczeni do jednego. Jakby wybór tej głowicy tu podyktowany był w sumie ceną po części i możliwościami, bo ona wtedy kosztowała 120-130 zł za sztukę. Teraz jakoś kosztuje chyba 150, bo oprócz tej realizacji, którą tutaj pokazuję, jeszcze tam robiłem kilka, gdzie tych głowic było tam
20 parę, tak więc tam się liczyła cena też. I tu mam pokazane dwa widżety. W jednym jest stan pobranych danych z czujnika, w drugim tutaj jest jeszcze umożliwia nam to rysowanie wykresu z historycznymi wartościami pomiarów. I działa to tak. Dobrze, widzę, że tutaj. Tu mamy narysowany czujnik otwarcia okna. Tutaj mamy narysowany czujnik temperatury, a tu jest nasza głowica. I cała automatyzacja, cały system działa na takiej zasadzie, że czujnik temperatury i czujnik otwarcia okna wysyła do bramki Zigbee informacje o swoim stanie. To jest przekazywane do MQTT. Z tego pobierane jest przez Home Assistant. Tu jest wykonywana cała automatyzacja i w zależności od wszystkich tam reguł ustawionych idzie informacja zwrotna do głowicy, czy ma zostać otwarta, czy zamknięta. I dodatkowo użytkownik przez te widżety z tego tutaj slajdu ma możliwość nastawy temperatury normalnej, obniżonej i sterowania ogólnie załączeniem całego systemu grzewczego. I tutaj jest konfiguracja jednej z głowic, jednego z pomieszczeń. Też tu się odpala to co minutę, ta automatyzacja. Mamy warunki. Jest sprawdzane najpierw, czy głowica jest w stanie grzania, czy nie. Wykonywane są logiczne warunki, czy temperatura jest większa, mniejsza od tej zadanej plus jakaś delta temperatury, która tam jest ustawiona. No i w zależności od tych warunków albo głowica jest aktywowana, albo jest wyłączana. Kolejną taką automatyzacją jest sterowanie oświetleniem. Tak. Ogólnie same te głowice stoi mają możliwość procentowego otwierania, ale z jakiegoś powodu przy komunikacji Zigbee teoretycznie jest to, ale nie działa. One mają tylko możliwość otwierania procentowego, jeżeli ustawimy tryb. To może jeszcze za chwilę, w sumie mamy czasu, to możemy omówić. Bo one mają tak, one mają tryb automatyczny i tryb manualny. W trybie manualnym możemy otwórz, zamknij, sterować. W trybie automatycznym zadajemy jakąś temperaturę i ona ma jakiś tam swój algorytm, którym steruje. Ale ten algorytm jest dość słaby, nie sprawdza się. Jest możliwość korekty temperatury w tym algorytmie, bo głównym problemem jest to, że jak ona znajduje się przy grzejniku i ma swój czujnik temperatury, no to ta temperatura jest przekłamana. Niektórzy ludzie robią tak, że pobierają dane z czujnika, pobierają dane z głowicy o temperaturze, wyliczają deltę i ona ma taki parametr kalibracji temperatury i wysyłają z powrotem tam i ona sobie wtedy to teoretycznie koryguje. Natomiast ja spraktykowane mam ten algorytm, który działa na zasadzie sprawdzania temperatury tutaj w Home Assistancie i otwierania 0,1 przez 3 lata, 4 lata. I nie ma według mnie wpływu na żywotność baterii, bo tutaj niektórzy podnosili właśnie na forach, że to wpływa negatywnie bardzo na baterię, że tam pada po miesiącu, dwóch. Na jeden sezon starcza bateria, zestaw, dwa paluszki w tej głowicy. Można ją w sumie podłączyć do zasilacza, jeżeli byśmy chcieli. Minus jest taki, że jak zniknie zasilanie w niej, to trzeba ręcznie kliknąć, tutaj jest taki przycisk, przeklikać, żeby ona się ponownie skalibrowała. Ale być może jest to jakoś do obejścia. Jeszcze bonusowe pytanie. Tak, tak. Skąd pan wiedział, że ona jest kompatybilna z Home Assistant? Jest baza danych, czy producent się może kontaktuje? Jeżeli producent, ogólnie mówi, każdy producent, jeżeli ma wpisane, że dany sprzęt obsługuje Zigbee, to musi przejść jakąś tam certyfikację. I ten standard sam Zigbee narzuca już pewien sposób przesyłania tych danych. Natomiast później jest kwestia właśnie, czy
Czy te dane urządzenie jest zaimplementowane? W home assistancie, tak? W home assistancie. Tak, tak. A samemu jest trudne dodać, na przykład? No, wymaga trochę pracy, napisania swojej implementacji. Natomiast społeczność jest na tyle duża, aktualnie rozrośnięta, że tak naprawdę często jak wejdzie jakieś nowe urządzenie, to zaraz już jest opracowana implementacja. Plus często te urządzenia, mimo że są różnych firm, tak naprawdę bazują na jakimś tym samym chipie, bądź na tych samych, może nie tyle algorytmach, co po prostu te dane są bardzo podobne i często i tak będzie działać, mimo że będzie innego producenta. Też jeszcze sam Home Assistant wspiera, o ile to urządzenie wspiera, aktualizację ich w locie bezprzewodowo. Tak więc o tyle właśnie tu jest plus w Home Assistancie, że jest to raczej bezproblemowe, plus też wystarczy przed samym zakupem sprawdzić na forum, bo zazwyczaj jeżeli to urządzenie już jest jakiś czas, to już ktoś to przetestował i dał feedback, czy to działa, czy nie, czy są jakieś funkcjonalności, bo czasem działa, ale tam pewne rzeczy właśnie nie do końca współpracują. I też jest polecane, które ewentualnie bezproblemowo pracują. Drugim przykładem, który dzisiaj tutaj pokażę, jest automatyzacja oświetlenia. Ogólnie w mieszkaniu wszędzie mam wstawione żarówki Philipsa z Hue. To jest jeszcze jakby wcześniejsza rzecz, która była przed Home Assistantem, tak więc po prostu to dointegrowałem. I wszędzie są wstawione przełączniki dzwonkowe, które tylko wysyłają impuls do Raspberry. Może tutaj pokażę. Tak. Tutaj mamy czujnik otwarcia okna drzwi, który już był wcześniej też w automatyzacji temperatury. Tu jest trochę słabo, że ten rzutnik nie pokazuje, bo tu mamy automatykę rolet. Nie wiem, czy to... Ona tu jest, ale też jej nie widać. Mamy możliwość jakoś tu manipulacji tym rzutnikiem, czy nie? W sumie? Teoretycznie mamy. To może... Już to lepiej nie ten? Dopasowanie, tryb lampy... To tło to nie jest białe, to jest, znaczy właśnie jest tak, o może tutaj. O. Dobra. Gdzie? Było tło? Tło. Niebieski. Dobra, już myślę, że jest trochę widać zarys. A, teraz jest takie... Tak więc tu jest moduł do sterowania roletami. Rolety takie koralikowe. Mamy tutaj silnik z adapterem, przez który po prostu przekładamy koraliki. To przykręcamy do ramy, do ściany i mamy automatyczne podnoszenie, zamykanie rolet. I tak to wszystko działa, że dane z przełączników zbierane są przez Raspberry, przez ten dodatkowy moduł i są przesyłane bezpośrednio do, każde kliknięcie jest przesyłane bezpośrednio do mostka Hue, który już przekazuje stan do żarówek. Ogólnie tutaj jest API wystawione i tutaj jest prosty skrypt w Pythonie, który w zależności od tego, który przełącznik zostanie włączony, w którym pomieszczeniu,
wysyła odpowiedni request do mostka z załączeniem odpowiedniej strefy bądź też pojedynczego źródła światła. Ale też równolegle jest możliwość komunikacji przez Ethernet do MQTT, więc może ta automatyzacja zostać przeniesiona do Home Assistanta, plus też mostek przez dedykowany dodatek jest też zintegrowany do Home Assistanta i to jest potrzebne do tego, ponieważ Home Assistant ma informacje z czujnika otwarcia drzwi wejściowych i w momencie otwarcia drzwi czujnik wysyła informacje do Zigbee do lokalnego tego na maszynie serwera MQTT i do Home Assistanta, że drzwi zostały otwarte. Jest sprawdzane, w sumie nie wiem, czy tutaj dałem to. O, dałem to, to może tu omówimy na tym. Kiedy stan zmienia się, kiedy jest wyzwalane otwarcie drzwi, wysyłana jest informacja, sprawdzane jest, czy nachylenie słońca jest poniżej 10 stopni. Można by też dodać czujnik natężenia oświetlenia, ale akurat rozwiązałem to w ten sposób, że po prostu jeżeli jest załóżmy poniżej 10 stopni, to już jest na tyle ciemno, że w korytarzu nie będzie widać nic i wtedy jest załączone oświetlenie. Tutaj jest w taki sposób, nie jest to po prostu on-off, tylko jasność i temperatura barwowa, ponieważ jest to przekazywane przez ten dodatek integrujący mostek Philipsa do modułu Hue, który to przekazuje dane do już źródła światła, w tym przypadku LED-u w holu. Dodatkowo jest też automatyzacja czasowa, która o zachodzie słońca, czyli pół godziny po zachodzie słońca, zamyka rolety i otwiera je rano. Rolety jeszcze może dodam, to nie jest on-off, możemy je regulować do procentowo zamknięcia, otwarcie okna. Ogólnie fajne moduły, są bezprzewodowe, co ciekawe i na ładowaniu jednym, bo mają akumulator, codziennie otwierając, zamykając plus ewentualnie gdzieś tam sobie regulując w trakcie dnia jak słońce, 3-4 miesiące wytrzymują przy oknie wysokość 1,5 metra, no takim standardowym oknie, 1,70 m może. Jeszcze jedno pytanie, tak. Pomiędzy, na pierwszym tam slajdzie, czy drugim pokazywałem, możemy przejść sobie, a za daleko. Z włącznika idą skrętki, skrętki wchodzą do skrzynki jednej, przedpokoju i tu jest zrobiona płytka przeze mnie z transceptorami. No można by w sumie wyciągnąć 3-3 V i pójść bezpośrednio, no ale zdecydowałem się, że jest tutaj zasilacz 24 V, jest to optoizolacja, bo jednak tam mamy 230 jest dalej dociągnięte do przełączników, więc w momencie, kiedy bym chciał zrezygnować, no to przepinam przewody i włączniki standardowe i działa dalej. Inne automatyzacje jeszcze, które takie mam, no to z głośnikiem z Apple Home. Też jest to realizowane z integracją przez dodatkowy moduł w Home Assistancie. Możliwość śledzenia obecności w domu i podejmowania akcji na podstawie tego. Jest to realizowane przez to, że aplikacja w telefonie Home Assistanta w momencie, kiedy jest w wykrywana w lokalnej sieci Wi-Fi, po prostu daje informację, że jest obecny użytkownik, ale można to też wyłączyć i sterowanie lampkami choinkowymi kolorowymi, taki Bayer. No i wiele innych rzeczy możemy sobie tutaj integrować. Tak naprawdę ograniczy nas to, co my chcemy, co potrzebujemy i wyobraźnia, bo możemy też niektóre rzeczy integrować czy automatyzować, używając tylko jakichś tam binarnych przekaźników, które też mamy po Zigbee,
nie musi być w sumie to też po Zigbee, bo Home Assistant je obsługuje i po jakimś Wi-Fi. Publikując do tego MQTT, możemy nawet użyć sobie jakiś moduł ESP, który łączy nam się po Wi-Fi i przesyła dane do tego serwera MQTT. Te dane będą pobierane przez Home Assistant i zwracana jakaś odpowiedź. Tak więc myślę dlatego, że to jest takie, że to jest o tyle fajne właśnie rozwiązanie. I tak podsumowując, udało się mi odzyskać elastyczne rozwiązanie. Słuchaj, coś czy w ogóle? Aha. O, dobra. Drgania styków przełącznika. Udało mi się uzyskać elastyczne rozwiązanie. Stopniowo sobie to rozbudowywałem, dodawałem kolejne moduły. Więc to też jest fajne właśnie, że nie musimy od razu całego systemu stawiać, ale już core mamy ten sam znany system, dodajemy kolejne integracje i to mamy. Działa bez problemu offline. To jest ważne w przypadku takie na przykład jak mamy jakieś wyłączenia prądu, bądź też mam jeszcze inne jakieś tam integracje, które działają w lokalizacjach, gdzie niekoniecznie jest internet szerokopasmowy, tylko mamy internet bezprzewodowy, który przerywa, jest zanik zasilania. No i w przypadku, gdyby nie było tego RTC, no to sypie nam się czas i przez to automatyka chociażby ogrzewania już nam nie działa. Są zintegrowane integracja wielu producentów, dzięki temu bez problemu nie ogranicza nas tak naprawdę jeden system, czyli możemy sobie wybrać albo jakiś czujnik, albo element wykonawczy, który jest tańszy, bądź też lepszy, bo często jeden producent ma dopracowany, załóżmy, czujnik temperatury, za to na przykład taka głowica jak z tej akwary chyba to jest w porównaniu do tej tu i tam 2-3 razy droższe, a tak naprawdę jeżeli automatyka cała jest przeniesiona do Home Assistanta, to za dużej różnicy nie robi nam to, czy będziemy mieli super kolorowy wyświetlacz na tej głowicy, czy zwykłą prostą głowicę, która to samo zrobi, czyli otworzy, zamknie zawór i tyle. Jest wymagane poświęcenie większego czasu, więcej czasu nakładu niż przy zamkniętych rozwiązaniach, chociaż myślę, że jeżeli mamy już jakiś problem w zamkniętym rozwiązaniu, to często dostajemy tylko kod komunikacji, jakiś błąd taki, albo po prostu czujnik przestaje działać, lub też w takim czarnym scenariuszu, jeżeli rozwiązanie korzysta z jakichś zewnętrznych serwerów, producent uznaje, że zamyka ten serwer i mamy problem. No i jeszcze takich minusów lub bądź też plusów, że musimy sami utrzymywać ten system, aktualizować, ale tak naprawdę te dwie rzeczy łączą się właśnie, że wymaga więcej od nas wysiłku włożenia, ale mamy też większą kontrolę i możemy to bardziej sobie dostosować do tego, co tak naprawdę chcemy. Tutaj źródła ilustracji i słucham pytań. To jest trzymane wszystko w MQTT. I możemy te dane możemy sobie ustawić zakres, przez jaki chcemy tam to trzymać. Tam domyślnie jest miesiąc bodajże. No i później, no nie wiem, ogranicza nas to, co tam możemy sobie liczyć, jakieś statystyki, trendy. Zastanawiałem się też na przykład, że możemy sobie zaimplementować jakieś, w sumie moglibyśmy sobie zaimplementować, gdzie ten wykres mamy, jakieś uczenie może maszynowe, coś takiego na podstawie tych nachyleń krzywych i to, bądź też na podstawie zmian temperatury, tak naprawdę kiedy mamy grzać, ile, bądź jeżeli mamy czujniki jakieś tam wilgotności, no to możemy te dane, umieszczając taki czujnik w łazience, możemy poznać preferencje mieszkańców,
kiedy załóżmy korzystają z prysznica i na podstawie tego sterować kotłem ogrzewania w jakimś tam domku bądź pompą ciepła, żeby nagrzewać wodę, bądź też podnosić trochę bardziej temperaturę na te jakieś tam wyuczone godziny. No, akurat w tych czujnikach jest takie ograniczenie, że one raportują albo co pół godziny, albo co zmianę, o pół stopnia. Czyli samoprowadzenie zależy od czujnika, nie? Tak, tak. Akurat w tych czujnikach, no ale to jakby jest kompromis. One dzięki temu mogą tam sobie około 3 lat działają na takiej baterii CR2032. Jest dodatek cały do zarządzania energią i liczenia poboru energii, jeżeli o to chodzi. Okej. Okay. Można dopiąć jakąś grafanę, coś takiego do tego też. Jest opcja, tak, rozszerzenia. Tak, no. Tak. Wspomniałeś o sterowaniu jakimś używaniem. Masz jakieś doświadczenie z interfejsami do między Zigbee a OpenTerm albo Wi-Fi na OpenTerm? OpenTerm to jest ten protokół, którym sterujesz albo pompę ciepła, albo... OpenTerm nie. Aktualnie kończę rozpracowywać komunikację po kanie z pompą Stibla, jeżeli z takich rzeczy. Nie mam urządzenia, więc trzeba by poszukać na forum, czy tak jak ktoś tam automatyzację robił, bądź też rozpracowywał. Koszt głowice, no tutaj mamy prosty ten, bo to jest trzy głowice, każda była tam po 100, załóżmy 150 zł. Albo może inaczej, porównajmy to tak bezpośrednio do jakiegoś systemu zamkniętego typu Danfoss, gdzie sterownik kosztuje 2000, czyli w tym mamy spokojnie Raspberkę kupioną. Czyli to jest odpowiednik tej szafy. Nie, to jest tylko wycinek ogrzewania. Musimy mieć centralkę, która kosztuje 2000. Każda z głowic, z tego co kojarzę, jak robiłem, to było kilka lat temu, kosztowała 300, 350, 400 zł. Ona komunikowała się tylko z tą centralką i jedyna możliwość wpływu na to była korzystanie z aplikacji Danfossa, która komunikuje się z tą centralką. Czyli jeżeli mam taki, gdzie dam 20 parę głowic, no to 20, no albo dobra, obliczmy na tym, no to 3 głowice, to tu mamy 300-450 zł versus 900 zł za same głowice. Czyli jakbym chciał teraz jeszcze dorzucić te rolety, to mam kolejną aplikację od innego producenta, czy to wszystko można też spiąć? Jeżeli zamknięty system? Tak. No to jeżeli mamy tutaj te elementy wykonawcze rolet od tej Akary całej, to tutaj 250 zł jeden taki sterownik kosztuje, w sensie już to fizyczne urządzenie. Do tego potrzebujemy bramkę od Akary, czy tam Xiaomi, jedno i to samo. Ona tam kosztuje, nie wiem, 100-200 zł, coś takiego. No ale musimy mieć wtedy aplikację Xiaomi. Czyli zostaje ci tak, że mamy aplikację jedną, która tylko odpowiada za rolety i ewentualnie te czujniki, i drugą, która odpowiada tylko za ogrzewanie.
No i jak to spiąć? Jeżeli jest jakieś API otwarte, no to da radę. Chociaż często te niektóre rzeczy mają API niby, ale chmurowe, więc odcina ci internet i dziękuję. No i tak musisz postawić później Raspberry, żeby móc się i tak komunikować do tego API i wychodzi ci, że Raspberry tak czy siak masz. I taką stoś wszystkich tam bramek każdego producenta do każdego urządzenia. Negatywnym? Że te czujniki temperatury ogólnie są dokładne, bo to jest temperatura, wilgotność i tam ciśnienie. Są dokładne, działają przez te tam 2-3 lata bez problemu, ale jak dopinają się do sieci, wybierają sobie najmocniejszy sygnał koordynatora lub routera i w momencie, kiedy ten router z jakiegoś powodu przestaje odpowiadać, to one potrafią zgubić się. I gdzieś sobie lewitują, nie ma ich. I trzeba je ręcznie znowu dodać. Bo na przykład te głowice nie mają z tym problemu, bo przepinają się na jakiś kolejny router. Więc czasem jakaś taka niestabilność. No ale no to bardziej jest kwestia protokołu Zigbee. No, całego tego samego stosu i sposobu tego działania. Jak już o stabilności mowa, jak często ten system jest awaryjny? Coś jaką to jest awaryjny? Ile razy w ciągu roku nie można włączyć światła? Na przykład, ze światłem ostatnio był problem, miałem problem. Ale to wynikało nie tyle z automatyki tutaj, co był problem tam z zakłóceniem, po prostu poszedł impuls, wykryło impuls i załączyło się i wyłączyło się. Natomiast odnośnie ogrzewania, raz, dwa, w 5-6 lokalizacjach implementowałem tam dla innych osób na tym i oprócz takich one działają 3-4 lata, to były pojedyncze przypadki jakichś tam problemów. Raz był problem, że po aktualizacji tego Zigbee to MQTT był jakiś bug. On próbował zaktualizować rzeczy, które już były zaktualizowane. Mielił i przez to siadała cała komunikacja. No i trzeba było cofać wersję i tak. No ale no to można tego przy kilku systemach, no to jest bardziej problematyczne, ale mogę aktualizuję sobie jeden, patrzę na stabilność, albo podejście takie, że czekamy i aktualizujemy tylko coś, co już tam, nie wiem, jest miesiąc, dwa. Okej, ale to i tak brzmi dobrze, w sensie martwiłem, że nie ma takiej akcji, że raz w miesiącu trzeba Raspberry resetować, tak? Nie, to i mam takie, które stoją na karcie SD, bo jest tak mało tych urządzeń, że nie opłaca mi się tam dysku trzymać, bo głównie dysk jest po to, że jak te wszystkie dane są agregowane, żeby no nie zaorać szybko tej karty. Natomiast i tutaj nie wspominałem, ale też mam dodatek, który po prostu robi backup i wysyła go w chmurę, więc w momencie wysypania można odtworzyć. Natomiast problemu nie ma, że to się zawiesza czy ten. Miałem problem wcześniej z tym donglem USB. Też był chyba z Sonoffa, ale to była jeszcze 2 czy 3 wersje wcześniej. One miały problem tam z zasięgiem trochę, natomiast już ta wersja jest, to jest okej, jakby nie ma tam jakichś problemów. Możesz się pochwalić jakąś ciekawą automatyzacją? Bo kiedyś chciałem robić automatyzację właśnie sobie w domu, a potem jakoś nie znalazłem motywacji, może odzyskam właśnie. Co ciekawego można zrobić w praktyce? To w sumie zależy, co rozumiesz przez ciekawe. No właśnie nie znalazłem dla siebie nic takiego. No. Dla mnie fajną rzeczą, ale to wystarczyła mi jedna żarówka po Wi-Fi, jest zrobienie sobie sztucznego schodu słońca w domu, bo w zimę nie dostawałem tak ciepłu, no ale to załatwiłem sobie tam jedną żarówkę za 50 zł. No tak. I z tym właśnie ciekaw, co można ciekawego zrobić. Co można ciekawego zrobić? No nie wiem, no ja nie z lenistwa nie lubiłem otwierać rolet na przykład.
a jednocześnie przy zamkniętych roletach trudno mi się, właśnie jak było ciemno, całkowicie wstawało. Więc one, punkt 8, otwierają się. Dzięki temu mi się lepiej wstaje i kwiatki mają słońce. A później o zachodzie zamykają się, bo tak jak na przykład w pokoju, gdzie tam nie zachodziłem częściej, no to ta roleta potrafiła być zamknięta, no i kwiatki trochę płakały przez to. Jeszcze, no nie wiem, z takich automatyk, ale to nie jest na Zigbee, no to jeszcze na przykład nawadnianie ogrodu. To jest, myślę, fajna rzecz, jeżeli ktoś ma i potrzebuje. Z roślinkami coś tam też zacząłem kombinować w mieszkaniu, ale za mało czasu, za mało ten, a gotowych takich czujników wilgotności gleby nie ma i trzeba tam, znaczy są, ale trzeba i tak dodawać swoje tam jeszcze elementy, więc jest trochę zabawy z tym. Akurat i tak miałem kucie, i tak miałem kucie. I wszystko poszło posadzką. Po prostu nacięta trochę posadzka i masą szybko schnącą zaszpachlowane. Więc tam nie było problemu. Metrów, no nie wiem, no tam to mieszkanie jakieś ultra duże nie jest, więc tam, no nie wiem ile było tam metrów. Powiedzmy, no nie wiem, 50? Może. Można też rozwiązać to bezprzewodowo. Ja chciałem mieć, akurat uznałem, że jak i tak kuję, to taniej wyjdzie mi dla mnie położyć skrętkę, bo i tak z jakiejś, w sumie kwestia była taka, że chciałem mieć, nie wiem, szybszą reakcję trochę może, plus też nie wszystkie te moduły bezprzewodowe działają tak intuicyjnie. I też narzucają w jakiś sposób już logikę czasem. A tu tak naprawdę mogę... Właśnie, jeszcze może odnośnie ciekawych aktualizacji. To jeszcze mam w trakcie wdrażania, ale jak są te dwa przełączniki do świateł, podwójny jest dzwonkowy. Jeden załącza tylko sekcję, ale kombinacją kliknięć bądź tym drugim możemy w sobie wtedy ustawić, mogę dowolny program na te LEDy, bo one są tam RGB, więc... I wracając do pytania o te kable, mam... Tak, z Philipsa jest na przykład moduł dostępny dopiero chyba od 1,5 roku, więc też jak to robiłem, to niekoniecznie on jeszcze był dostępny, nie wiedziałem też ile będzie kosztował. Teraz kosztuje, mogę trochę się pomylić, około 250 zł. I umożliwia podpięcie dwóch sygnałów z dwóch przełączników. I on wtedy komunikuje się do tego mostka Hue jako zwykły taki przełącznik. Bo też alternatywą są takie bezprzewodowe. Ale tak, tamten wpinamy bezpośrednio w kontakt, znaczy w przełącznik i no, mamy ten element wykonawczy taki samy, a nie, że musimy wymieniać jakąś tam płytkę dotykową czy coś takiego, bo też są takie. A tu zachowujemy ten mechaniczny interfejs. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli chodzi o to, że zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest sterowanie systemem czasu rzeczywistego, natomiast czy jest jakieś minimalne ograniczenie, że na przykład poniżej pewnego progu nie będzie sterowało? Przykładowy scenariusz, o którym myślę, to jest sterowanie rozjaśnianiem, przyciemnianiem. Czy tego typu, za tego typu urządzenia wykonawcze typu najpierw przychodzi instrukcja rozjaśnij w ciągu na przykład 10 sekund od poziomu 10% do poziomu 90%. Jak to wygląda? Można tak i tak to zrobić. To w sumie chodzi nam o światło. Jeżeli w tym zastosowaniu, no to sam mostek może to obsłużyć. Ten Philipsa, bądź też możemy mu wysłać kilka tych komend. Bo to leci po Ethernecie. Więc oprócz jakichś tam takich standardowych opóźnień, no to jeżeli to nie jest czas właśnie jakiś milisekund czy coś takiego, no to raczej nie zauważymy tego opóźnienia. Natomiast możemy też, jeżeli chcemy jakieś rzeczy, które są bardziej wrażliwe na czas, jakieś narzuty, postawić jakieś dodatkowe właśnie, czy Raspberry,
czy jakąś STM-kę, czy inny mikrokontroler, cokolwiek, co to realizuje i dopiąć się na przykład do Home Assistanta przez komunikację z tym MQTT. Nie musimy też komunikować się ani Ethernetem w sumie, ani Zigbee, bo możemy postawić, wpiąć w tą Raspberry główną swój jakiś moduł komunikacyjny, czegokolwiek, nie wiem, czy 433, czy 868 MHz, czy jakaś LoRa, cokolwiek i tam dzięki temu, że mamy dostęp do systemu, możemy już wykonywać jakiś skrypt, chociażby Pythonowy, który wyśle do tego MQTT wartość odebraną z tego modułu. Jest okej? Okay? Odpowiedź na pytanie? Dobra. Nie wiem, kto tu był pierwszy. Może tam z tyłu, bo tam pewnie jest... Jak można tu zarządzać zdalnie? Trzeba zostawić VPN-a, wystawiać takie test API, prawda, z jakimś ażurem, albo właśnie... Jest jedna, jest opcja, opcja taka, że można sobie certyfikat z Let's Encrypta wygenerować. Jest dodatek i po prostu łączyć się, jeżeli mamy publiczne IP, bezpośrednio. Średnia opcja według mnie, ale jest. Jest opcja, którą ja mam, czyli w sumie nawet na tej samej Raspberry stoi OpenVPN serwer i łączę się VPN-em. Mam zewnętrzny adres, więc mogę się tak połączyć. Natomiast jeżeli ktoś ma wewnętrzny adres niepubliczny, to też umożliwi Home Assistant, albo są dodatki, które umożliwiają zwrotne tunelowanie przez jakieś tam zewnętrzne, albo przez swój serwer, albo przez zewnętrzne, ale też jest Home Assistant oferuje płatną usługę clouda i umożliwia komunikację przez ich serwer odpłatnie. Tak więc w sumie, no, co kto lubi, co komu bardziej pasuje. Wszystkie, no w sumie chyba wszystkie możliwości są dostępne tutaj. Ja mam pytanie odnośnie odporności na przykład, kiedy padnie na taki broker MQTT albo coś innego konkretnie krytycznego w tym systemie, to czy masz możliwość, żeby światło sobie ręcznie włączyć albo na przykład temperaturę zmienić? Tak, no mogę po prostu podejść do głowicy, przełączyć, ona ma, tu tego nie widać, ona się tu nie kręci, to jest tylko zaślepka. Tu są trzy takie dotykowe przyciski. Jest przycisk home i plus minus. I światło. Światło może być albo przez, ona jest i tak przez mostek zarządzane, więc może być sterowane bezpośrednią komendą. Światło też stoi na Raspberry dodatkowej. A już w takiej ostateczności po prostu otwieram puszkę, wypinam skrętkę, wpinam kabel. Bo te źródła światła i tak one muszą być cały czas podłączone, żeby móc się komunikować. Natomiast jeżeli one też działają akurat z Philipsa, w takim trybie, że jeżeli nie ma komunikacji żadnej z urządzeniem i po prostu zdejmiemy i postawimy zasilanie, to one mogą się włączyć, załączyć jakąś tam barwę, jaką chcemy. I to jest przechowywane w urządzeniu. Próbowałeś szacować może, ile dodatkowych watów kosztuje cię narzutu oczywiście, kosztuje cię cała ta infrastruktura? Nie szacowałem tego. Myślę, że koszt... Mówię o pieniądzach, mówię o proporcji mocy sterowanej do mocy palonej na wszystkich gadżecie. No kwestia Raspberry i mostka Hue i sumę tych żarówek, znaczy żarówek, no źródeł. Tyle, ile komunikacja, ale tam jest około 1 wata, poniżej nawet. Dziękuję.